Warszawa nie była kinem osiedlowym. Moim raczej, mieszkając na Krzykach, chodziłam do Lwowa, kina Oko. Natomiast takim pierwszym mocnym wspomnieniem z tym miejscem związanym była wizyta, przyznam, w czasie Wagarów na pokazie już pokonfrontacyjnym filmu Her. To były zupełnie inne czasy, palenie tytoniu w kinie było dozwolone. Nie pamiętam, czy w sali kinowej, ale samej sali kinowej, natomiast w kuluarach na pewno unosiły się dymy, krążyły butelki z alkoholami, nie ukrywajmy, i cała widownia była pełna młodzieży, która była na Wagarach. Był to film Her, dzieło kontrkultury, fascynujące, pacyfistyczne w swym wymiarze społecznym, o wolnej miłości, flower power, kolorach, życiu snem, a nie robieniem kariery. Całe kino śpiewało, ponieważ już znaliśmy ścieżkę dźwiękową. Było bardzo kolorowo i bardzo fajnie. Troszeczkę nas próbowano ograniczać w entuzjastycznych reakcjach, ponieważ to kino zawsze było dosyć mnobliwe. Spotkałam się z określeniem, że było to kino cwaniackie. Może nie tyle cwaniackie, co było kinem, do którego nie zawsze można było kupić bilety w sposób normalny, ponieważ działała grupa osób, tak zwanych koników, którzy sprzedawali bilety na seanse, na które dostać się nie można było. Raczej nie było to kino środowiskowe. Natomiast bywały filmy, na które trudno się było dostać i się starało dostać. W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły sprowadzenia Romana Gutka do Wrocławia, prawdę powiedziawszy, myślałam, że osiądzie w DCF-ie, w dzisiejszym DCF-ie, że osiądzie w Warszawie. I pod niego, myślę, było początkowo przeprowadzane mieszanie we wrocławskich kinach. Stało się inaczej, on jest na Kazimierza Wielkiego w kinie Nowe Horyzonty, natomiast DCF śmiało podejmuje rękawice i idzie łeb w łeb z Romanem Gutkiem, teraz proponując całą serię działań okołofilmowych. To już nie jest tylko miejsce z jedną bądź nawet dwiema salami kinowymi, ale to są cztery sale, które się uzupełniają programem. Są spotkania, działania, wystawy. Coś takiego arthouse'owskiego tu się dzieje, co już wykracza poza samą dystrybucję filmów z głównego nurtu. To jest bardzo obiecujące. Mam nadzieję, że będę tu mogła zobaczyć jeszcze dużo tego, z czego nie ma gdzie indziej.